Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Yuken. Zaczynamy kolejny odcinek z Total Battle. Dziś znów po części poświęcony atakom na epickie potwory. Dla odmiany będzie to atak Sądnego Dnia, czyli na epicki oddział nieumarłych. I też między innymi odpowiem na wasze pytania, które się pojawiały, czy to w komentarzach, czy też pisaliście do mnie tutaj w Total Battle. Swoją drogą, widzowie, ja się wam bardzo niziutko kłaniam, bo poświęciliście swój czas, żeby niejednokrotnie napisać długą wiadomość w podziękowaniu za fajny odcinek. Także bardzo wam dziękuję za to. Jest to na pewno miłe. Staram się odpisywać i też nagrywać tak, jak piszecie. Bo tak, jak drogi widzu, piszesz, masz pytania, to nagrywam i to się gdzieś w jakąś całość wszystko składa. Bo sam gameplay możemy raz na jakiś czas, to też pisaliście w komentarzach, że jest spoko, możemy raz na jakiś czas wrzucać, natomiast tu jest dużo wątków, ja wam mówiłem, że czasem ciężko się w jednym temacie konkretnie zagnieździć. Nie wynika to z tego, że jestem gadułą, tylko że ta gra jest tak rozbudowana. Więc ja wam powiem tak, że słyszałem takie opinie od ludzi, którzy pierwszy raz widzieli Total Battle, że to jest dziwna gra albo że jest graficznie słaba. No moi drodzy, myślę, że chyba nie o to chodzi, żeby ona tutaj graficznie nie wiadomo jak powalała. Myślę, że chyba chodzi o to, że ona jest naprawdę rozbudowana, jeśli chodzi o nasze myślenie, o nasze ruszanie mózgownicą, o wszystko powiązane ze sobą wątki i to jest jej urok, więc ja bym się co do grafiki, moi drodzy, tutaj nie czepiał. Ale mówię to też jako człowiek, słuchajcie, który jako dzieciak wychował się na Warcraftie dwójce. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta. Nawet dziś bym chętnie do tego wrócił, jakiś emulator sobie zainstalował i w Warcrafta dwójkę pograł. No przy czym myślę, że Warcrafta nie ma co do Total Battle porównywać, bo to zupełnie inne poziomy zaawansowania. Dobrze, więc moi drodzy, będziemy atakowali epickiego potwora. Dziś pokażę wam drugą z metod, do której byłem zazwyczaj sceptyczny, ale przetestujemy. Przetestujemy i to w praktyce na odcinku zobaczycie, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Tylko muszę wam zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz i tu, drogi widzu, żebyś to pamiętał. Najlepiej to określić takim zdaniem. Potwór potworowi nierówny. I tak jak w przypadku ataku na starożytnego potwora naprawdę jesteś w stanie wyciągnąć i fajny exp, i fajne punkty waleczności. Znaczy, waleczności dobrze powiedziałem, bo już się zawiesiłem, tak? Tak w przypadku innych potworów niestety jest to o wiele niższe, no i z tym nic nie zrobimy. Natomiast są metody, aby zwiększyć i sobie pomóc. Mówiłem wam w poprzednim odcinku o mojej wtopie i to też będę wam na to zwracał uwagę. Jak dziś będę robił te ataki, dwa lub trzy, zobaczymy. My za 8 minut mamy w klanie zaplanowane, żeby każdy tam starał się w tego potwora uderzyć. Bardzo fajna inicjatywa, popieram. To zobaczcie, będę atakował Kleopatrą. Taką decyzję podjąłem. I wiadomo, że innych kapitanów też fajnie by było levelować, ale oni niestety muszą poczekać. Kleopatra do ataku na epickiego potwora jest najlepsza. No, nie mam Herkulesa, nie stać mnie na Herkulesa, bo bym musiał parę tysięcy złotych na niego wydać, więc w tym momencie to, co mam dostępne za darmo, no to jest Kleopatra. Nie widzę lepszego kapitana do ataku na epickiego potwora. No i moi drodzy, mamy ten artefakt. Ja się tu muszę mocno zastanowić, ponieważ siła gwardzistów 97%, a jeśli bym zmienił ten z potworami, możliwe, żeby poszło to wyżej. Muszę się zastanowić. No właśnie, bo ta metoda, którą wam dzisiaj chcę pokazać, jest troszkę inna. I było takie pytanie i od tego to już kilka osób pytało. I widz pisał w komentarzu i też pisaliście do mnie prywatnie na Total Battle, więc postaram się wam wytłumaczyć, o co chodzi z tym, kto zaatakuje jako pierwszy. Na to, moi drodzy, składa się kilka czynników, tak? Więc zobaczcie, najpierw jak levelujecie swojego głównego bohatera, ja cały czas będę stał przy tym stanowisku, że za dużo to niezdrowo i tutaj wam powiem, że no będę przynajmniej pasował dalszy rozwój bohatera. Będę chciał uciekać Kleopatrą w górę, będę chciał, bo tak jest jeszcze w miarę łatwo, ale już przyszedł moment, w którym no było trudno, nie? Także nie chcę bohatera, dopóki nie będę zdobywał G7, to bohatera nie zamierzam levelować. Natomiast było mi to potrzebne, to levelowanie bohatera, no bo chcę osiągnąć G7 właśnie, nie? A G8, no to już zobaczymy.
Także moi drodzy, pierwsza rzecz przy levelowaniu naszego głównego bohatera, tu macie pewne punkty talentu. Oczywiście można je zresetować, ja mógłbym to zrobić tak na upartego, jeszcze raz przyznać, natomiast od razu wam powiem, moi drodzy, u mnie te punkty talentu są rozłożone trochę w inny sposób. I wielu z was może to skrytykować, dlaczego tak, ale to ma swoje podłoże, moi drodzy. To jest rozłożone w taki sposób, że ja się przygotowuję, duży nacisk, jak widzicie, na ekonomię położyłem. I nie na szybkość karawan, czy pojemność magazynu. Ja zrobiłem to, co jest dla mnie najważniejsze, czyli tempo budowy, bo zwróćcie uwagę, że przygotowywałem się do... No teraz bym tempa budowy już nie dawał, bo budynki mam wybudowane, ale na przykład zobaczcie, tempo badań dałem na maksa, gdzie się da, tak? Dlaczego? Może zresetujemy, jeszcze raz zrobimy? Bo w sumie w tej chwili to... A możemy zrobić, moi drodzy. Ja wam pokażę, co dla mnie będzie istotne. Mam 8 minut, nie, 5 minut mam. Zobaczcie, głównie tempo badań. Dlaczego, ktoś by się zapytał? Dlatego, że za niedługo będę odblokowywał G7. I o to, moi drodzy, chodzi. To jest tutaj istotne, ale również właśnie w tej sprawie macie coś takiego jak przednia taktyka bitewna. Przednia taktyka bitewna to są te jednostki, które atakują jako pierwsze. Więc są to jednostki strzeleckie, jest to piechota oraz wszelkie jednostki latające. Jeźdźcy są w drugiej kolejności tutaj. I tak właśnie dlatego dobieramy nasze armie, żeby było więcej strzelców, jeźdźców. Później wam pokażę też w innej teorii. Ja tego, jak widzicie, nie mam odblokowanego, no bo nacisk położyłem na coś innego, moi drodzy. Nacisk położyłem na to, żeby te... Tempo badań u mnie było szybsze i troszeczkę na kryptyz również dałem nacisk, bo bardzo chciałem kryptę 20 poziomu na raz oblecieć, żeby zdobywać po prostu ekwipunek. Więc ja to sobie dobrałem w danym momencie. Czy teraz to potrzebuję? Myślę, że tak nie i myślę, że to zmienimy, ale to jak będziemy zmieniać, to wam pokażę. Może nie dziś, bo za długo by to trwało, bo tych punktów tu będzie od groma i trochę. Więc może dziś tego nie będę robić. Natomiast chciałbym, drogi widzu, droga widzko, bo też dziewczyny pisały, pozdrawiam serdecznie, abyście wiedzieli, że to, czy jakaś armia, twoja armia zaatakuje pierwsza, ma wpływ, jeśli na przykład ustawiasz sobie, moi drodzy, zdrowie potworów, bardzo ważna rzecz, bo zobaczcie, mi to zwiększa zdrowie potworów o 20% i to jest ogólnie dotyczy... Niezależnie jakiego kapitana byś zabrał, dotyczy to całości, tak? To nie dotyczy bohatera tylko, a całości twoich wojsk. Tam widzicie, tempo marszu ja sobie tego nie ustawiałem, ale zdrowie gwardzistów było dla mnie ważne, tak? I tu masz coś takiego, drogi widzu. Szansa gwardzistów na zadanie podwójnych obrażeń. Ta szansa o 1% wzrasta. Czyli podwójne obrażenia, no to tak jak rozumiesz, nie? Szansa specjalistów na zadanie podwójnych obrażeń. To jest to, moi drodzy, o co pytaliście. Więc to pierwszą rzecz, którą robisz, to w bohaterze to się ustawia. Zobacz, szansa potworów na zadanie podwójnych obrażeń. To ma bardzo duży wpływ. Jak widzicie, tempo marszu, tempo szkolenia, no mógłbym to też ulepszyć, no ale punktów mi brakowało. Chociaż możliwe, że to właśnie po zresetowaniu tych punktów sobie, moi drodzy, zrobię, bo tu na przykład zdrowie potworów by mi się przydało i mógłbym dalej z tym zajechać, zdrowie gwardzistów, prawda? Dojechałbym z tym znacznie dalej, ale no nie chcę teraz tego resetować przed tymi atakami, najwyżej to sobie porównamy kiedy indziej, jak to zresetuję. Ja wam tylko wyjaśniam, że te punkty na ten moment mam, bo ja je resetowałem niedawno, mam tak rozłożone, że potrzebowałem jak najskuteczniej eksplorować krypty, żeby mieć fajne ubrania dla moich bohaterów, i kapitanów, tak? Jeszcze ich wszystkich nie mam. I tak samo zależało mi na ekonomii, dlatego ta ekonomia u mnie tutaj, jak widzicie, tempo budowy, tempo badań. Także żebyście mieli tego, moi drodzy, pełną świadomość, że ja to nie mam pod walkę ustawione. Jeżeli byśmy chcieli to ustawić pod walkę, trzeba by było zupełnie, zupełnie inaczej. I druga rzecz, która również ma wpływ na to, czy twoje wojska zaatakują jako pierwsze, to w akademii, moi drodzy, zawsze musicie, czy to w gwardzistach, czy specjalistach, no potworach, ja nie mówię teraz o korpusie inżynierów, no bo potwora raczej nigdy katapultami nie atakuje, ale oprócz tego, że koszt sobie obniżasz, jak widzisz, drogi widzu, no ładowność gdzieś tam zrobiłem, ale to chyba dlatego, że to musiałem odblokować, no tego już nie zresetuję, nie? Niestety nie mogę tego od nowa zrobić.
Koszt szkolenia na pewno, bo ten koszt znacznie maleje, więc jak widzisz, drogi widzu, warto to sobie ustawiać. Natomiast tu też masz takie rzeczy, ale to było nie w tej zakładce, bo ja tutaj, a zresztą będziecie widzieli, ile mi brakuje. Zdradziłem wam, moi drodzy, ile mi brakuje do G7. Brakuje mi tylko te dwa poziomy zrobić, a będzie mnie, moi drodzy, 170 bilionów. Czyli już nie ciężko pomyśleć, że łącznie będę potrzebował 340 bilionów punktów podboju. Dlatego, moi drodzy, to jest odpowiedź, jakby ktoś z was, znaczy tylko na to, a jeszcze nie mówię o którymś G7, ale to jest, moi drodzy, odpowiedź, jakby ktoś z was mnie pytał, dlaczego ja te potwory epickie staram się dość mocno atakować. Właśnie, moi drodzy, dlatego atakuję potwory epickie, żeby zdobywać jak najwięcej punktów podboju, które są mi potrzebne, bo mamy, kiedy to nagrywam, 7 listopada, wy to będziecie 8 widzieli, moi drodzy. Natomiast, czy już w sumie po tym sądnym dniu, tak? Natomiast, no moi drodzy, no nie zostało mi wiele czasu do ranga roku. Przypuszczam, że to będzie max 2 tygodnie, nawet chyba nie. To się okaże, będę podpytywał i nie chciałbym się z ręką w nocniku obudzić. Ale to, jak wam mówię, tę siłę, którą to ustalacie, specjalistów niestety za punkty podboju ustalacie, nie za waleczności, ale też jakby tu nie ma problemu. Te rzeczy, o których mowa, podstawowe na przykład macie w potworach i zobaczcie, no koszt to wiadomo, prawda? Koszt to wiadomo, ale macie coś takiego, moi drodzy, jak wzmocnienie. I przede wszystkim jest modernizacja armii, pamiętajcie o tym, i to niestety są obie zakładki, czy wzmocnienie potworów, czy wzmocnienie armii, macie niestety, moi drodzy, znów za punkty podboju, także te CP run warto robić. I zobaczcie, tu mam znowu siłę jeźdźców, czyli to wszystko się kumuluje, zdrowie armii, tak, to wszystko wpływa, siła armii, zdrowie armii, jak widzicie, fortyfikacje ustawiłem, chociaż w sumie nie wiem po co, ale... Już nie zresetuję tego. No to możliwe, że te pierwsze rzeczy, które odblokowywałem, to robiłem to gdzieś na moim samym początku gry, gdzie no pewnie marnowałem te punkty, ale to jakieś tam grosze kosztowało, więc nie ma co teraz sobie wygadywać. Zobaczcie, zdrowie jeźdźców, zdrowie piechoty, tak? No zwiadowców, gdybym nie musiał, to bym ich tu pewnie nie ulepszył, ale czasem, żeby kolejny level odblokować, trzeba. Zdrowie jednostek latających, strzeleckich, i to wszystko wpływa właśnie na te wojska, którymi dzisiaj będziemy atakowali. I tu, moi drodzy, znajdziecie też coś takiego. Zaraz wam chcę to pokazać. Te fortyfikacje, jak widzicie, nie są dla mnie tutaj istotne, nie? To będzie w potworach konkretnie, moi drodzy. Wzmocnienie potworów. Zobaczcie. Znowu ta sama sytuacja. Siła olbrzymów, żywołaków, smoków, bestii. No to wszystko wiemy. Natomiast tu macie taką fajną, moi drodzy, zakładkę. Jeszcze jej nie mam odblokowanej, nie wiem, ile to kosztuje, a to grosze, 3,9 miliona. Musiałbym to zacząć odblokowywać i to jest rzecz bardzo ważna. Szansa bestii na trafienie dwóch oddziałów. Szansa żywołaków na trafienie dwóch oddziałów. Czyli łącznie ta szansa jest 5%. To już jest dosyć sporo. Jeśli dla każdego typu potwora wy to, moi drodzy, sobie odblokujecie, ja muszę to odblokować, wiem, że muszę. Muszę, bo się uduszę i nawet nie wiem, czy nie zacznę tego teraz odblokowywać za jakiś czas, bo jeszcze tutaj akurat tych punktów podboju mi starczy. I z tym będę leciał też dalej. Zobaczcie, znowu zdrowie bestii. Także, o, tutaj szansa bestii na zablokowanie trafienia, to też jest ciekawe, nie? Zobaczcie, moi drodzy. Szansa bestii, zablokowanie 1/3 obrażeń. Widzicie? To są bardzo ważne rzeczy, moi drodzy. I to ma właśnie związek z zadawanymi przez was pytaniami. Zablokowanie trafienia, czy na podwójne obrażenia. No podwójne obrażenia, no to jest właśnie to. Tylko to jest szansa. To nie znaczy, że jak to odblokujesz, to na pewno twoje wojska zadadzą te podwójne obrażenia. No moi drodzy, tak to niestety nie działa. Dobrze, przygotowując się do ataku, bo już mamy 18, ja tu muszę zerknąć na epicki czat, czy coś już się dzieje, plus muszę napisać, że działam, czyli już atakujemy, moi drodzy. Co my tu mamy? Gryfa bitewnego, to ja go sobie szybko przyspieszę. Oni coś tam, widzę, udostępnili, ale jak w innym królestwie, to ja niestety nie będę mógł. Przykro mi bardzo. 15-15, tak widzicie, staram się tych przyspieszeń nie marnować. I co tu z armii jeszcze na zapas mogę sobie
wyszkolić. Zobaczcie, wyszkoliłem w ten sposób, żeby były G5, G6, dużo specjalistów, bo właśnie, zaraz wam na co zwrócę uwagę, moi drodzy, to może tu sobie gwardzistów teraz jeźdźców wyszkolimy. Zobaczcie, moi drodzy, bardzo ważna rzecz, tutaj ona się mieści. Sądny dzień, macie napisane. Różne rodzaje wojsk zapewniają więcej punktów doświadczenia i waleczności. Różne rodzaje wojsk, moi drodzy. Różne rodzaje wojsk. Tak jak wam mówię, co to oznacza? Że właśnie różne rodzaje wojsk. Więc w praktyce, no może postaram się wam to pokazać. Na razie jeszcze widzę, nikt nie atakuje, także chwilkę się wstrzymamy. Oni tu patrzą, ile mamy. 32 miliony. No to jest szansa, że go trafimy. Ale ja tu czekam na sygnał od moich przyjaciół. Zaczniemy. Czyli zaraz będziemy zaczynali. I do czego zmierzam, moi drodzy, że no może postaram się wam to pokazać, aczkolwiek to wyjdzie na spontanie na tym odcinku, bo no mam tu dość dużą armię. Więc teraz, jak ja bym dobrał do tego potwora? Oczywiście, jeśli chodzi, moi drodzy, o najemników, to zawsze liczba musi być równa, to samo będzie dotyczyło potworów. No tu dwa, to już tam sobie podaruję, bo to już jest na stratę. Tutaj, nie wiem, 50 spróbujmy. No Kleopatra to raczej radę powinna dać. Oj, coś... Aha, bo jest ich mniej. Dobra, to żeby wiecie, co było wszędzie równo, to 40. Żeby było 40, nie wiem, tych może 50, tych też 50, zobaczymy. To jest na razie na spontanie, moi drodzy, akcja. No tych to minimum 70, myślę, że trzeba by... Zaraz się okaże. I to jest metodą, jak widzicie, widzowie, prób i błędów. Tu nie ma jakiejś rzeczy, którą jesteście w stanie. To musicie po prostu sprawdzać. I teraz sprawdzam. No dobra, tu mi wychodzi. To wiecie co, to zrobimy tak. Tu damy 80. Oj. Tych damy 80. No i tylko tych by można dać. O kurde. O kurde. Co to się tu porobiło? To ja mam za mało potworów, widzowie. Czekajcie, tu musi być 90. To coś, ja to staram się oczywiście na maksa tych potworów wysłać, jakich mogę. No to tych może smoków damy 80, da radę? Tych też da radę 80? Nie, 60. Dobra, to tak sobie zostawmy. 121 nie, bo jeden więcej zginie. Dobrze, moi drodzy, to mamy. Widzę, że już ktoś atak robi, więc się szykujmy. I teraz słuchajcie, to jest dosyć trudne, trzeba się wstrzelić. Jeśli normalnie wysyłałem strzelców i... gwardzistów, tych 12 tysięcy, zaczniemy od tych najsłabszych, to wpiszmy może inaczej, 6 tysięcy i tych wpiszmy też 6 tysięcy. To są te, które mają dowodzenie 1, więc wtedy tych też wpisujemy 6 tysięcy i tych wpisujemy 6 tysięcy. I teraz, żeby mi to pasowało, jeźdźców muszę sobie już przygotować na 3 tysiące. To wtedy wiem, że gryfów bitewnych, tych na przykład, a niech będzie 350, tych spróbujmy też 350. To tak jest na razie po omacku, widzowie, co robię. I teraz, teoretycznie tych by też trzeba 6000, co raczej wątpię, żeby dało radę, ale może się uda. Patrzcie, udało się. No to mamy fajną armię. No to pozostaje nam jeszcze jeździec lwów, których byśmy no teoretycznie też 3000 musieli wpisać, ale nie wpiszemy. To zrobimy, wiecie co, 1500 i wszystko pozostałe, no tu już tam nie będę równej liczby robił, bo to jakby wiecie, jest wojsko, te sępy. I zobaczcie, o co mi teraz chodzi. To jest test, widzowie, żeby nie było. To ja po prostu drugą teorię na nowo testuję, tak, widzowie moi drodzy. Testuję to, co mi ktoś powiedział. Dlaczego tak robimy? Dlaczego dajemy najemników w równych liczbach? To wam mówiłem, zawsze musi być równa liczba, bo jeśli bym miał, nie wiem, 81, to zginie mi 3 najemników, a nie 2. Przykładowo. To taki przykład. Więc to niestety wpływa na te straty. Tak samo robimy z potworami, no bo potwory są dla nas cenne. I widzicie, że na maksa te potwory dobrałem, jak się tylko dało, przy liczbie potworów, które oczywiście posiadam. No i co do wojsk, moi drodzy, zobaczcie, mam gwardzistów 6 poziomu, tak, ale dałem też gwardzistów 5 poziomu, dałem również
specjalistów szóstego poziomu i znowu mamy gwardzistów piątego. Dlaczego tak, moi drodzy? Po pierwsze, dlaczego dajemy tyle, dwa razy więcej strzelców oraz piechoty? Ponieważ oni mają przyjąć najwięcej obrażeń, według tej teorii, którą ktoś mi powiedział. Czyli ma to wyglądać w praktyce tak, że zostaną zaatakowani na samym początku najsłabsi, czyli te G5 zostanie zaatakowane, a w tym czasie nasze G6 będzie atakowało potwora, przez co my zadamy więcej obrażeń potworowi. Rozumiecie tą teorię? Ja podkreślam, że to mi jeden z wielkich graczy wytłumaczył, dlaczego warto mimo wszystko w moim przypadku G5 dawać. Tak, że ja uparcie szedłem tą teorią, że ma być tylko G6, a tu mi jeden z graczy, swoją drogą graczka, bo to była Asena. Pozdrawiam cię, Asena, serdecznie, królowo złota. Tak, moi drodzy, nasza serdeczna, sympatyczna Asenka mi to tłumaczyła i jej bardzo dziękuję za to i przetestuję to na waszych oczach. Ja zawsze uważałem, że to jest średnia taktyka, ale ma to sens, ma to sens. I zobaczcie, w tym momencie mamy totalnie różne rodzaje wojsk, więc według opisu, który mówi w sądnym dniu, różne rodzaje wojsk zapełniają różne punkty doświadczenia i waleczności, ma to, moi drodzy, jakiś sens, prawda? Bo mamy IG5, IG6 i specjalistów, także no nic, myślę, nie będziemy tu już kombinowali, tylko robimy marsz, ale zobaczmy, czy moi przyjaciele idą to przyspieszając. No niby idą, słuchajcie, bez przyspieszeń wszyscy. Wszyscy, zobaczcie, idą bez przyspieszeń. Ruszyłem dopiero, no ale coś bym przyspieszył, ale muszę przeczytać, co oni tu piszą, bo są jakieś wytyczne co do tego. Jest napisane 9 minut, nie przyspieszyłem. Bo chodzi nam o to, że chcemy potwora rozwalić. Aha, żeby jechać powoli i przyspieszyć. Żeby przyspieszyć jak... Muszę im napisać chyba, że odcinek nagrywam. Dobra, oraz przyspieszymy, no bo kto będzie 50 minut, moi drodzy, szedł? Chociaż 12 minut przyspieszę. 50 minut to nie będziemy odcinka, moi drodzy, robili. Natomiast ma to jakiś sens? Oczywiście, widzowie, że ma to jakiś sens. Nam chodzi o rozwalenie tego potwora, zyskanie skrzyn klanu. No nie możemy tu niestety otworzyć portalu, chociaż nie wiem dlaczego. Otwórz portal. Dlaczego nie otworzyliśmy tu portalu, jak tu nie ma klanu? A, bo im chodziło o to, żeby długi marsz był, okej. Okay. Dlatego nie otwierali portalu, żeby był długi marsz, żebyśmy w odpowiednim momencie wszyscy trafili. No widzicie, moi drodzy, to jest tylko koordynacja. Napiszę im. Napiszę. Mam nadzieję, że się nie pogniewają za mnie, że czat pokazuje na odcinku. Zobaczmy, czy mam jeszcze coś przyspieszyć. Coś jeszcze bym przyspieszył, no. Tu idę chyba. Czy wcześniej gdzieś szedłem? Już nawet nie wiem, gdzie ja idę. Wiecie co? Przyspieszę jeszcze raz. Dobra, ja nie będę tu szedł nie wiadomo ile. Pod odcinek. Widzowie, ja mam dwa ataki do zrobienia. Ja też to robię dla siebie, nie tylko, bo dla klanu, wiadomo, moje uderzenie będzie coś znaczyło, a tu idę dopiero, tu przyspieszyłem. O kurde, trochę za bardzo przyspieszyłem. Troszkę za bardzo, bo ich wszystkich wyprzedzam, no ale mi też chodzi o to, żeby... Mi też o to chodzi, moi drodzy, żeby punkty zdobyć, bo tak jak wam mówiłem, punkty są dla mnie no teraz bardzo ważne. A chcę Wielki Marszałek, mamy włączone, zobaczmy, czy są bonusy, bo to jest rzecz bardzo ważna. Słuchajcie, chcę dwa ataki zrobić, bo zobaczcie, tu mam punkty doświadczenia też w prezencie przez ten sądny dzień, a dodatkowo zależy mi, moi drodzy, zrobić tak ataki, żeby postarać się 200 tysięcy punktów odebrać, żeby było to złoto, no bo myślę, że gra jest warta świeczki. 14 bilionów mamy tylko tych punktów podboju, a naprawdę potrzebujemy ich kosmicznie. Więc mi też zależy, widzowie, żeby jak najszybciej tutaj się uwinąć jak najwięcej... tych punktów zdobyć też dla siebie, przy okazji dla klanu. Może tu trzeba im napisać, nie wiem.
Dobra. O, zaatakowałem. Zaatakowałem. Zobaczmy, co to mi... O, tylko triumfalne wyzwanie mi przybyło. No niestety, nie zdobyłem za dużo. Zaraz zobaczymy wynik. Ale ja spokojnie, moi drodzy, będę atakował dwa razy. Zobaczmy, jaki mamy wynik, zanim będziemy wskrzeszać. No, moi drodzy, jak na tego potwora, to całkiem niezły. Całkiem niezły wynik, chociaż mało punktów podboju, ale jeśli chodzi o punkty do doświadczenia, całkiem niezłe. Całkiem niezłe. Dużo mięsa, nie jest najgorzej. Przy czym, no mówię, no nie można tego, moi drodzy, porównywać do naszego blaszanego potwora, czyli zryw starożytnych, ale jak na zrywie starożytnych mam 22 do 30 bilionów, tu 18 nie jest złym wynikiem. Spróbujemy za chwilę drugi atak wykonać z mniejszą ilością, moi drodzy, tych G5 dla porównania. Tak, ja to robię teraz, jak zobaczcie, w ten sposób, że sobie tych tutaj ucinam, sprawdzam, ile mnie to będzie kosztowało. Myślę, że mógłbym teoretycznie już ich wskrzeszać. Myślę, że teoretycznie mogę wskrzeszać. Dwa ataki raptem, może trzy zrobię. Złoto mi się tak zwróci, 50 tysięcy. Mam złoto, więc nie ma problemu, moi drodzy, nie ma problemu. Jak widzicie, liczba najemników nam drastycznie zmalała. I niestety, moi drodzy, no niestety, no... Dlatego, jak widzicie, bardzo ważne jest, żeby te liczby jednak były całkowite, żeby były na zero. No bo jeśli nie są, no to jest niezaciekawie, nie? Tutaj, jak widzicie, tak? Nie pamiętam, jak dawałem tych potworów. Spróbujmy może tak, jak ich mamy, bo potworów nam niestety też zmalało. I to jest normalne. To niestety nic się z tym, widzowie, nie zrobi. Spróbujmy silniejszą dać armię, ale na tyle, na ile nas tutaj możliwości poprowadzą. No nie, tak to nie. To wiecie co? To tu jest za dużo. 60. I tu też 60. Może tak będzie git. Wtedy tu 80, a tu już tyle, ile się da. 123 to 120. Dobrze. Myślę, że jeszcze chyba nie rozwalili potwora, więc to zostawmy. To tak. Tych damy 5000. Tych zaraz się zastanowimy, ile tych się zastanowimy, bo to trzeba po kolei. Więc tak, znowuż 10 tysięcy. 10 tysięcy. A niech tak będzie. 5 tysięcy słabszych strzelców. 5 tysięcy słabszych, damy ich. A nie damy, o kurczę, czekajcie, bo ja coś tu spierdzieliłem. Coś tu, moi drodzy, spierdzieliłem. Jeżeli 5 tysięcy, to tych powinno być 500 w tym momencie. No to tych już możemy tyle dać. Dobra. Chyba będzie za dużo, moi drodzy. Troszkę chyba przesadziłem. Dobra. No i w tym momencie co? To tych specjalistów też po 5 tysięcy? Nie da rady. 8 tysięcy musi być liczba. Widzicie, to jest zawsze matematyka, która się kłania. Jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi, to... No musicie sobie wyczuć to, no jest po prostu wzór według tego. Jeśli 8 tysięcy, no to myślę, że... A dobra, niech będzie tych słabszych po 5. Kto to powiedział, że to musi być równe? 5 tysięcy tych, no to 4 tysiące tych by trzeba dać. Nie damy nawet tylu. Dobra, tam 400 może być, to tych już nie damy latających w tym momencie. Albo tych nie damy. Czekajcie, bo teraz się pogubiłem. 8 tysięcy mamy tych, więc mamy 8 tysięcy i 4 tysiące, to jest tak, jakby było po 12. 8 tysięcy i 4 po 12, ale jednocześnie jeszcze mamy plus 5 tysięcy. No to troszkę za dużo tych słabszych. Wiecie co, ja tu zaryzykowałbym na razie na 2 tysiące, a później ich dorzucimy. No bo to mamy po 12 tysięcy, w tym momencie będzie 14 tysięcy, więc nie ma miejsca za bardzo na jeźdźców, a oni też muszą być, moi drodzy. Dobra, chociaż 3 tysiące. To by było 3 tysiące, no to prędzej. Takie coś byłoby git. I wtedy na przykład strzelców, nie wiem, zaryzykuje 3 tysiące, nie wejdzie. Dobra, to tam niech będzie tak, już tam nie będę się szczypał. Zacznij marsz, lecimy. Ale robię oczywiście przyspieszony. Kleopatrą marsz, moi drodzy. Tutaj akurat przyspieszam, bo i tak minuta to jest co robić. Czy oni coś tu atakują, czy nie atakują? No, że słabo spadło. No, słabo spadło, ale moi drodzy, no ja sobie sam chcę też
podbić, bo punkty podboju potrzebuję. Zobaczcie, mamy 21 bilionów, no to wcale nie jest, moi drodzy, to tak dużo. Pamiętajcie, że potrzebuję grubo, ja nie wiem, mam nadzieję, słuchajcie, że mi się uda zdążyć. Jak mam wam powiedzieć, no nie mam na to presji, bo to jest tylko grana, ale obiecałem sam sobie, tak, że bardzo bym chciał zdążyć do ranga roku. Bardzo bym chciał, moi drodzy, zdążyć do ranga roku. O, zobaczcie, punkty, także odbieramy kolejną skrzynię klanu, pięknie. I w rankingu, ranking kranów, no spadliśmy niestety, a ja no też spadłem na 44 pozycję w klanie. No bywa tak, moi drodzy, bywa tak, nie można mieć presji, oj, żeby mi tylko potwora ktoś nie zabrał sprzed oczu, mam nadzieję, że zdążę. Także wiecie, ja też chcę kapitana, troszkę naszą Kleopatrę tutaj awansować na 220 poziom, ale też widzicie, no to kilka ataków będzie jednak to wymagało. Natomiast zależy mi też na tych punktach. Wątpię, żebym do rankingu się dostał, ale myślę, że moi drodzy, przy tym ataku już to złoto odbierzemy. Myślę, że powinniśmy bez problemu odebrać to złoto. Aż mnie kusi, żeby tą miksturę, esencję odebrać, ale no nie wiem, czy aż tak mnie stać. To się zaraz okaże. Czy mnie stać, moi drodzy, czy mnie nie stać. Jak widzicie, staram się jak mogę. O, jest, proszę bardzo, jest i złoto, moi drodzy. No jest szansa, że tą esencję też bym odebrał. Słuchajcie, aż wam powiem, że jest szansa. Czy coś się zmieniło? Jak punkty, moi drodzy, za drugi atak? 10 bilionów, czyli zobaczcie. O 8 bilionów punktów dostałem mniej, wysyłając mniej słabszych wojsk. Więc niech to dla was będzie dowodem. Zobaczcie, ile mniej wysłałem tych gwardzistów 5 poziomu. Tak? Więc według tej teorii mogę spróbować szybko wyszkolić i zobaczymy. Widzowie, według tej teorii jest bardzo ona prosta według mnie. Dobra, wskrzeszam wszystko jak leci. Tam trudno. Jak widzicie, na brak złota nie narzekam, a żeby nie było, widzowie, nie wydaję na to pieniędzy realnych. Także no jak dają złoto ze skrzyń, no to korzystamy. Słuchajcie, według tej teorii, moi drodzy, wydaje mi się słuszne, żeby spróbować dać dwa razy więcej, tylko teraz no niestety będę musiał trochę tych przyspieszeń tutaj zmarnować, ale chcę to na odcinku zrobić, słuchajcie, szybko, więc rozumiecie, że dla widza, że będę wdzięczny, drogi widzu, jak docenisz, zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem, bo to pomaga. Moi drodzy, spróbujemy zrobić teraz taką teorię, że damy dwa razy więcej słabszych. Ja to szybko wyszkolę, błyskawicznie. Że w pierwszej kolejności wrzucimy dużo słabszych G5, a G6 damy jako dodatek. Bo zwróćcie uwagę, tu gdzie dostaliśmy bardzo mało punktów, w większości przeważało G6, tak? A nam zależy, żeby spróbować tą teorię, że damy więcej G5 lub na równi, zobaczymy. W każdym razie, jak widzimy, no nie może być ich dwukrotnie mniej, bo tych punktów, jak widzicie, jest o połowę mniej, no bo mieliśmy, no może nie o połowę, no ale różnica jest namacalna, prawda? Widzicie, na podstawie dwóch ataków, więc ta metoda się jak najbardziej, moi drodzy, sprawdza. Spróbujmy jeszcze jeźdźców wyszkolić. No i zobaczymy, moi drodzy. Szybko po prostu tutaj. Jeszcze na szczęście trochę srebra mam. Jutro zaczyna się gorączka srebra, także bezwzględna masakra, znaczy się. Czy specjalistów chcemy? Nie, specjalistów mamy. A jeśli chodzi o gwardzistów, to jedynie te gryfy bitewne zostawię tak, jak jest. Dobrze, moi drodzy, spróbujemy taki atak wykonać. Ja tu sobie gryfy będę szkolił. Niech się szkolą. Spróbujmy, moi drodzy, trzeci atak dla porównania. Ja mówię specjalnie, to gdzieś tam robię na odcinku, żebyście mogli sobie, moi drodzy, to też porównać. Atakuj. I teraz tak, zobaczcie, jak spadło najemników. Było 4000, a jest 3000. No także jest to przerażające. No, ta gra tak jest skonstruowana. Pamiętajcie, żebyście wy jak najwięcej kasy wydawali, więc niestety nie dajcie się w to. Nie dajcie się w to, moi drodzy, wplątać. Zobaczcie, jak mi spadło. Totalnie, naprawdę. No, możecie sobie przewinąć odcinek i zobaczycie, jak było tu na początku, nie? Tak jak w przypadku wojska się tym nie przejmuje, no tak w przypadku potworów, no to już widać to w oczach. Tu bym dał 40, ale już o jednego brakuje. To damy tak totalnie, wiecie co, na oko. Zobaczcie, nie mamy za dużo tych już potworów, nie? Także nam potwory też niestety, moi drodzy, wyginęły.
I to się musimy z tym, moi drodzy, liczyć. 70. No nie mamy wyjścia i zobaczmy, czy jeszcze można gdzieś coś dodać. No to niby można na 120. I jakbym mógł jeszcze gdzieś dodać, to tu może 60. O, da się. A tutaj też 60. To tutaj też 70. Dobra, 68, ale to nie będziemy marnowali. Dobrze, moi drodzy, to mamy i teraz jak sobie to wojsko dobierzemy? Zobaczcie, kasujemy wszystko. Zróbmy zupełnie inną taktykę w tym momencie. To jest test. Podkreślam, jakby ktokolwiek z was chciał się tutaj purtać do mnie, że źle wojska dobieram, to po prostu testujemy. Testujemy, czy metoda wysłania słabszych G5, 10 tysięcy, połowy tego, czyli 5 tysięcy, o połowę mniej tych mocniejszych. Co za tym idzie? Jeźdźców tych powinno teoretycznie być też 5 tysięcy, a tych 2,5 tysiąca. No to 250 gryfów bitewnych tylko. Co za tym idzie, moi drodzy, teoretycznie tych by musiało też być 5 tysięcy, ale już tyle nie damy rady. No to tu musimy spróbować specjalistów 2,5 tysiąca. 2,5 tysiąca, bo chodzi o to, żeby, słuchajcie, były różne rodzaje wojsk, wiecie? Także jakby ktoś się pytał, dlaczego tak. Tylko czekajcie, któryś z nich był jeźdźcem? Ja tu 2,5 tysiąca jeźdźców. No tak, dobrze jeździć. Z jeźdźcami jest dobrze, ale teoretycznie tych nie powinno być 2,5 tysiąca, a... Ale no dobra, no nie wyczarujemy więcej. No chyba, żebyśmy zmniejszyli liczbę. Można jeszcze zrobić to metodą taką. 8 tysięcy. 8 tysięcy. Czyli wtedy tych połowę by miało być, czyli 4 tysiące. 4 tysiące. Tu z kolei musi być też połowa, czyli 2 tysiące. Teoretycznie gryfów powinno być 200, ale to zrobimy inaczej. Czyli tak, tych jeźdźców też 2 tysiące. To tych połowa z 8, no to 4 tysiące. O Jezu, widzicie? Ciężka matematyka, żebym czegoś teraz nie popieprzył. No i teraz tak, jeśli tych jest 4 tysiące, to tych tak samo musi być 4 tysiące. Tych jest 2,5, to jest źle, ma być 4 tysiące. Możliwe, że sępów też damy. Patrzmy tylko, czy czegoś nie spieprzyłem, zanim ruszę z atakiem. To wiecie co, to tych spróbujmy jako latających. Nie wiem, 2 tysiące czy tam? No dobra, nie wyjdzie. Aha, bo ich więcej nawet nie mamy. Okej, czyli 8 tysięcy, 8 tysięcy, 4 tysiące, 4 tysiące, zgadza się. 4 tysiące, 4 tysiące, zgadza się. Czyli w sumie i tak mocniejszych mamy dwa razy więcej od słabszych. W tym momencie tych wysyłamy dodatkowo. 4 tysiące, bo to jest połowa z 8, dobrze. No tutaj jest niby 2 tysiące. No, kusi mnie, widzowie, żeby też spróbować 4 tysiące, aczkolwiek tych jest 2. I zobaczmy, ile gryfów, 319. No nie wiem, zróbmy taką mieszankę. Tutaj będzie łącznie 6 tysięcy jeźdźców. Znaczy nie łącznie, no bo będzie więcej. 10 tysięcy. A tych łącznie będzie... 16, 2, no dobra, grubo po 20 tysięcy, czyli jest tak czy siak jeźdźców połowa. Próbujemy, moi drodzy, słuchajcie, no kto nie próbuje, ten nie pije szampana. Pamiętajcie, że próbować trzeba. Teraz te wojska już nie będę wskrzeszał, tylko będę je, moi drodzy, no, że tak powiem, uśmiercał brzydko. Ale mam jeszcze troszkę srebra, więc spoko, to będzie mój trzeci atak. No i moi drodzy, zobaczcie, pierwszy atak. Jak widzicie, punktów dostałem mniej sądnego dnia, dostałem dużo mięsa, ale 18 bilionów punktów doświadczenia, czyli bardzo, bardzo dużo. Kiedy miałem 6 tysięcy, aha, czyli wszystkich miałem w sumie po 6 tysięcy, no tego nie pomyślałem, widzowie, a teraz dałem 8 tysięcy. No, troszkę nie pomyślałem, moi drodzy, ale zobaczmy drugi atak, za który mamy 8 bilionów doświadczenia mniej. Też mniej mięsa, mniej punktów, bo tylko 50, czyli wszystko o połowę mniejsze. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, dałem mocniejszych G6, mam 8 tysięcy, słabszych no 2 tysiące, czyli to jest, moi drodzy, właśnie recepta i tu macie dowód. Dowód czarno na białym, że w momencie, kiedy wysyłacie więcej wojsk słabszych do epickiego potwora,
czyli G5. Dwa razy więcej wojsk słabszych. Czyli teoretycznie tak jak dobraliśmy teraz. No teraz tak zrobiliśmy, że słabszych wojsk jest więcej. No poza specjalistami, którzy no niestety słabsi nie są. Teoretycznie powinniśmy teraz najwięcej punktów dostać, ale w praktyce różnie może to wyglądać, bo tam też te liczby mi się nie do końca zgadzały i pamiętajcie, że mamy o wiele mniej najemników, a to najemnicy, drodzy widzowie, też dają punkty, także też musicie się z tym liczyć, że ten pierwszy atak mógł być lepszy, dlatego że miałem, zobaczcie, ile więcej najemników. Za ten dostaliśmy 15 bilionów, no czyli gdybym lepiej to jeszcze dobrał, spokojnie byśmy więcej punktów mogli dostać. No szkoda, że w tym sądnym dniu tutaj aż mnie kusi, żeby to zdobyć, ale no, nie wiem, jeszcze jeden atak by mnie kosztował. Zobaczymy, jeszcze mam czas do wieczora, możliwe, że jeden atak przeprowadzę, ale jak widzicie, moi drodzy, no nie wygląda to tak kolorowo, jakby nam się wydawało, a dobra, dla widza, drogi widzu, gorąca prośba, dla ciebie to robię. Tracę swoje złoto dla widza pod odcinek, także będzie mi miło, jak po prostu udostępnicie ten odcinek, bo może on na siebie też zarobi. Przez to, że oglądacie, gdzieś tam się jakaś reklama pojawi, to jakieś symboliczne grosze za to dostaję. Moi drodzy, moja teoria w takim razie teraz będzie bardzo prosta. Musi być dwa razy więcej jednostek słabszych. I nic z tym nie zrobimy. Musi być dwa razy słabszych jednostek, więc tutaj ten jeździec lwów, on i tak jest... Ale nie, możemy wyszkolić, słuchajcie, jeźdźca lwów piątego poziomu. Dlaczego by nie? Spróbujmy, moi drodzy, jeźdźca lwów piątego poziomu jeszcze tutaj wysłać. Tylko widzicie, że przy takiej armii, dlaczego ja nie do końca lubię w taki sposób dobierać armię, bo zobaczcie, ile czasu mi zajmuje liczenie tej armii, tak? Także wiecie, widzowie, no to też jest dość problematyczne, nie? Tu musicie się z tym liczyć, no teraz tą armię już uśmiercimy. Także musicie się z tym liczyć, moi drodzy, że jest to bardzo problematyczne, no i oj, źle kliknąłem, ale nieważne. Także jest to, moi drodzy, problematyczne, no jest, no nie mówmy, że nie jest, bo jest dobieranie takiej armii, no to już nie wiem, co bym miał jeszcze szkolić, myślę, że wszystko mamy, no tu sobie może tego wyszkolę, niech się szkoli już, czas będzie upływał, spróbujmy, moi drodzy, jeszcze jeden atak, przy czym od razu wam mówię, że ja się tu nie spodziewam, moi drodzy, lepszych wyników, dlatego, że mamy o wiele mniej najemników, aż się nam rymuje, patrzcie, tutaj coś, osiągnęliśmy jakiś poziom. Dobra, akurat dobrze, że strzelających zrobiłem. Dobra, no to zobaczmy, moi drodzy, zobaczmy. Musi być smog, zobaczcie, jak nam tych... Aż w oczach, naprawdę, aż się płakać chce, jak widzę, jak tych najemników, słuchajcie, ubywa. Ja ich nie będę kupował, nie ma takiej opcji. Także kolejni najemnicy na giełdzie najemników, więc muszę już zbierać srebro, no niestety. Z potworami też to, moi drodzy, wychodzi średnio, bo przypuszczam, że... To już naprawdę ostatni atak dla widza po prostu, żeby wam pokazać, że jestem uparty. I że warto być upartym, ale też wam chcę pokazać te wyniki, bo ja to też testuję, co mi pewna osoba pokazała. Jestem wdzięczny za tą pomoc. No dobra, to już zostawmy z tych 115, nie wiem, tu można 55, no już tam w sumie, kurczę, najlepiej do równego, no, których mamy więcej, no tych szkoda mi trochę, ci są mocni. Dobra, no niestety, widzowie, no zrobimy słabszy atak, ale muszą liczby się zgadzać, bo aż mnie kusi, żeby dać więcej, ale to... Także na maksa, zobaczcie, zaczynaliśmy, mieliśmy problem, żeby dobrać wszystkich potworów, a teraz na maksa. Dobrze, to zaczynamy według teorii takiej. Moi drodzy, wymyśliłem sobie to teraz tak. 10 tysięcy. Chyba tam były liczby 8, więc może, żeby nie ryzykować, zacznijmy od 8, najwyżej zwiększymy. 8 tysięcy, 8 tysięcy, czyli dwa razy słabszych. Połowa musi być mocniejszych, czyli 4 tysiące oraz 4 tysiące. To jest teraz moja teoria, żeby było jasne, widzowie. To, co teraz ustawiam i mówię, jak w jaki sposób dobrać tą armię, to nie jest żadna teoria, którą ktokolwiek mi przedstawił, tak? To jest to, co ja na razie wymyślam. Czy to się sprawdzi, to za chwilę się przekonacie. To jest w tej chwili według mojej intuicji test. To jest moja teoria, która za chwilę się okaże, czy ma pokrycie w rzeczywistości. Czyli przykładowo strzelców piechoty biorę 8 tysięcy i będzie ich dwa razy, jako G5, będzie ich dwa razy więcej niż G6 strzelców i piechoty. Rozumiecie? Następnie tak samo muszę sobie według tego dobrać. Czyli jeśli mamy strzelców i piechotę 8 tysięcy, to jeźdźców musi być 4 tysiące na poziomie 5,
Oj, źle zrobiłem. Nie, dobrze zrobiłem. 4000, tu też musi być 4000, a tych musi być 2000, bo są mocniejsi. Czyli łatwo wyliczyć, że gryfów bitewnych powinno być 200. Okej, to mamy. I teraz pozostaje nam dopisanie specjalistów, których powinniśmy dopisać też po 4000. Tak samo, bo są na G6. Patrzcie, na S6. Czyli mamy tych mamy dwa razy więcej słabszych. I jeszcze nam luka zostaje. I teraz, no to tych latających to możemy tam dodać. A, i tu nam jeszcze brakuje jeźdźców tych. Okej, czyli tych też 2000 powinno być, bo są szóstki. 2000 powinno być, moi drodzy. Nawet nie da rady. To wiecie co? Piszmy 1200, bo jeźdźców i tak mamy dużo. Więc nie musimy ich tak dopisywać, ale dodajmy te latające i teraz zobaczymy, ile maksa wejdzie tych. 200 trochę mało, kurczę. Powiem wam, że wolałbym tu raczej dać tych 1000. Tak mi intuicja mówi, że jednak gryf bitewny, no to jest dość ważna jednostka latająca, która ma większość. Jeżeli tych jest 1000, no to tych chociaż... No, też podnieśliśmy. Dobra, niech będzie 236. Tutaj według tej teorii oczywiście gryfy bitewne nam by się też przydały słabsze. I wtedy ta regułka miałaby sens. Dobra, zobaczymy sobie w podsumowaniu, bo to można widzowie zobaczyć. Zobaczmy, czy na pewno Kleopatra, na pewno atakujemy. Teraz już niestety to jest ostatni atak, bo już mnie nie będzie za bardzo stać na wskrzeszenie wojska, więc będę musiał wojsko po prostu częściowo uśmiercić. Więc to powstaje na spontanie, podkreślam, to nie jest żadna teoria. To znaczy, połączyłem dwie teorie, których się nauczyłem w Total Battle. Przedstawione mi oczywiście przez moich przyjaciół z klanu. Połączyłem tą teorię, którą pokazywałem wam w poprzednim odcinku, wraz z teorią, moi drodzy, którą tutaj opracowałem, tak? Z tym, żeby dawać też słabsze oddziały, to co druga osoba z klanu mi powiedziała. Połączyłem te dwie teorie i jakby na spontanie powstaje teoria, która by sama przez siebie nakazywała, że tak powiem, dawać dwa razy więcej słabszych jednostek, czyli w tym przypadku moim G5, no jakbym miał i S5 pewnie też. Tylko to już naprawdę można się pogubić. Jest za dużo tych jednostek. Zobaczcie, my mamy za dużo wojska. Tutaj jak wejdziemy w marsz, zobaczcie, moi drodzy, jakie tu wojsko maszeruje. Zobaczcie, co tu maszeruje. 8000 i 8000 piątego poziomu. Jeźdźcy połowę mniej, czyli 4000 i tu jest ok. Tych też jest o połowę mniej, no bo tak ma być, ale jeźdźców już jest o połowę mniej z kolei od tych. I od tych jeźdźców, nie? No, zobaczymy, moi drodzy. Tych jeźdźca lwów piątego poziomu też mamy 4000. No, tu już nam chyba miejsca na coś zabrakło. A nie, bo to też jest jeździec. Dobrze, specjalnie. To jest jeździec lwów, więc dałem go mniej. No, teoretycznie powinno być go 2000, jeśli byśmy mieli tak się tutaj czepiać. No, ale zobaczymy, moi drodzy. Zobaczmy na wynik. O, proszę, awansowaliśmy, widzowie. Awansowaliśmy Kleopatrę. Kto by się spodziewał? 9000 złota zarobiliśmy, przy czym niestety chyba nie wbiliśmy sądnego dnia tutaj. Obawiam się, że nie wbiliśmy, ale niewiele brakuje, widzowie. Nie, no to ja muszę. Widzowie, no muszę, bo się uduszę. Zobaczcie, no takiego to ja nie podaruję. To nawet bym miał, nie wiem, Helenę wysłać, to zrobię, ale zobaczmy na wynik. Oj nie, moi drodzy, teoria się nie sprawdziła, bo i mniej mięsa, już nie mówię o tych punktach waleczności, punkty doświadczenia też bardzo, bardzo słabo. Także... Moi drodzy, teoria, żeby dawać dwa razy więcej słabszych jednostek się nie sprawdza. Według mnie ta tych słabszych jednostek chyba powinno być na równi bądź... No na pewno nie o połowę mniej. Na pewno nie o połowę mniej. No i co ja mam zrobić, widzowie? Jeszcze jeden atak muszę przeprowadzić. A, pierdziele. Skrześ wszystko. Mówiłem, że nie zrobię. Teraz już naprawdę ich pokonam. Teraz to już nie ma zmiłuj, widzowie. To zobaczmy jeszcze raz, jaką mamy armię. Fajnie, bo chociaż biliśmy Kleopatrę na ten poziom. Tutaj nam przybyło dzisiaj około 20 milionów tych punktów waleczności. No nie jest to, jak widzicie, super dużo, no ale co zrobić? Fajnie na pewno wygląda Kleopatra już na 220 levelu. Bardzo fajnie wygląda. Także super. No nic, moi drodzy, no musimy jeszcze jeden atak zrobić, już tą esencję odbierzemy, bo pamiętajcie, że esencja nam jest też potrzebna i zbieramy esencję. Dlaczego ja robię jeszcze raz ten atak? Zobaczcie. Tutaj będzie nam esencja potrzebna. Zbieramy tą esencję, żeby Kleopatra mogła być, no 30% siły armii, no to
robi różnicę. Może wyślę słabszą armię, żeby wiecie, teoretycznie mógłbym bez najemników, ale w praktyce to wiecie jak to wychodzi. Tylko po prostu no już wojska w tej chwili dam słabsze. To wiecie co, wyślemy tą Kleopatrę, już nie będę innego wysyłał. Zobaczcie jak się pozbawiłem tych najemników, no masakra. To słuchajcie, zrobimy taką rzecz. Dobierzemy armię. Tylko teraz jakby już pamiętajcie, że jest problem polega na tym, że teraz to co ten atak i poprzedni też nie jest wyznacznikiem, bo zobaczcie ile nam ubyło najemników, a tak naprawdę najwięcej punktów tej waleczności, tego doświadczenia dają nam zawsze najemnicy, dają nam potwory. Pamiętajcie, że jak zaczynaliśmy to było tu prawie 5 tysięcy chyba tych najemników, a mamy 3 tysiące, no 2 tysiące najemników to jest spora różnica, nie? I samo wojsko, niezależnie jakbyście dobrali, nic tutaj nie zmienia. Słuchajcie, spróbujmy zrobić tak, żeby było faktycznie według połowy. Jeśli miałoby być według tej samej liczby, spróbujmy tych po 8 tysięcy dać, chociaż chyba ostatnio tak dawaliśmy. Jak się nie da, to będę zbijał o połowę. W każdym razie na razie sobie zaznaczam, bo jak widzicie, no przygotowanie do ataku jest dość masakrycznie trudne, w sensie czasochłonne. Więc jeżeli tych dajemy 8 tysięcy, no to analogicznie tych musi być 4 tysiące. Tych też 4 tysiące. Tych 4 tysiące to raczej nam coś za dużo dałem. Coś myślę, że będę musiał to zbić. Widzicie? Będę musiał to zbić, czyli wstępnie to wam powiem szczerze, spróbujmy od 6 tysięcy, bo to nam nie wyjdzie. Spróbujemy dać taką samą liczbę. 6 tysięcy, 6 tysięcy. 6 tysięcy, 6 tysięcy, czyli wtedy specjalistów też, moi drodzy, 6 tysięcy. Ja ich już teraz uśmiercę, trudno. O, też nam się nie. Tylko czekajcie, jeżeli tak, to tutaj 3 tysiące, bo to też robi różnicę, bo oni mają dowodzenie razy 2, więc też pamiętajcie, że wasi jeźdźcy mają dowodzenie razy 2, więc to jest dość istotne. 3 tysiące i tutaj wtedy wiadomo, że tych musi być 300. No niby się mieścimy, ale nie do końca. To kurczę, 5 tysięcy ostatnie moje zdanie, bo ja nie będę tutaj 10 razy liczył tego. Zaraz się okaże, że na czwórce skończymy, ale oby nie. 5 tysięcy, 5 tysięcy. 5 tysięcy. 5 tysięcy. 5 tysięcy. Zawsze gdzieś komuś się coś doda, ale 5 tysięcy. No to połowa to w tym momencie 2500. 2500. 2500. Dobrze, 2500 tych 250. Latających, no tutaj bym 1000 chętnie dodał, jak się da. I teraz można któryś jeszcze dodać. No to słabszych mamy mniej. Skoro widzowie, słabszych mamy mniej. Bo jest ich mniej, mamy tylko dwa oddziały słabszych. To zróbmy tak. Dobra, nie chce mi się jakoś tam już tego wyliczać. No nie wiem, jak to 7250. Będzie po środku. No jak widzicie, no jest to trudne, żeby trafić. No nie zawsze się da. Dobra, to już tam o jedno nie chodzi. O jedno nie chodzi, natomiast trzymamy się tej zasady, że słabszych i mocniejszych mamy tyle samo, na równi słabszych wojsk i mocniejszych, przy czym tu mamy też mocniejszych specjalistów, więc tak naprawdę tych słabszych jest mniej. Lecimy z atakiem, moi drodzy, ostatni atak, żeby esencję nieśmiertelności odebrać i w tym momencie ten atak możemy już po tym ataku te wojska no uśmiercić, nie będziemy ich przywracali. Jak widzicie, trochę mnie to kosztowało, bo 2200 tysięcy ponad złota na to straciłem, ale no moi drodzy, no czego się nie robi pod odcinek dla widza, dlatego tak bardzo doceniam, że piszecie do mnie, że oglądacie te odcinki, że jest czas oglądania. No nie ma z tego, moi drodzy, jakichś pieniędzy, żeby mnie było stać tu na jakieś bajery w grze, ale zawsze te parę groszy i przypominam, taką serię możemy na drugim koncie zrobić, tylko muszę uzbierać stówkę, bym musiał zainwestować, żeby przenieść tamto, znaczy żeby kupić złoto na drugim koncie i żeby przenieść po prostu tamto miasto do królestwa, w którym jestem, do słabszego klanu, już rozmowy prowadzę.
i to zobaczycie wtedy na odcinku, jak dołączę, znaczy słabszego klanu, słabszego niż mój. I wtedy będę wam pokazywał, jak się rozwijam, jak rozwijam to miasto w formie takiego gameplayu, takie coś w stylu serii od zera do milionera, czy od zera do sukcesu. Jak wiecie, ja często takie serie robiłem na różnych odcinkach, czy to, no było i w Fishing Planet, było i w Eurotracku, właściwie no wszędzie, w Supermarket Simulatorze, więc dlaczego takiego od zera do milionera nie zrobić Total Bet, chociaż tutaj pojęcie milionera, no to jest pojęciem względnym, tak, bo tu nie chodzi o kasę. Tu chodzi zupełnie o coś innego, no ale zobaczymy. Ostatni atak, moi drodzy, no 4 ataki, tak, przeprowadziliśmy. I tak jak widzicie, podsumowując te ataki, nie możecie ich porównywać do siebie, bo liczba najemników udało się, bo już się wystraszyłem, że nie. O, patrzcie, panie, co ja tu jeszcze odblokowałem? Ile ja punktów dostałem? Co to się stanęło, widzowie? Panowie i panie, co ja zrobiłem teraz? Czy to się okazało najlepszym strzałem? Widzowie, patrzcie, 5. atak z rzędu, a chyba mam najwięcej punktów. No 14 bilionów to nie jest mało, 6 bilionów też nie jest mało. Pięknie to poszło. Widzowie, moi drodzy, no odblokujmy, czekajcie, w pierwszym ataku miałem 18 bilionów. Expa, w tym ataku mam 14, gdzie tyle najemników mi umarło. Także moi drodzy, mamy to. To jest zdecydowanie najlepsza metoda, pokażę wam zaraz wojska. Już nie będę więcej atakował, bo już, słuchajcie, nie mam czego, moi drodzy, więcej tu atakować. O, jak ładnie nagrody zdobywamy, patrzcie. Zdobywamy nagrody, bo zdobyliśmy punkty, także też fajnie będziemy awansowali w triumfalnym wyzwaniu. Pięknie, moi drodzy, pięknie. Coś tam podbierałem. Zobaczmy, jak my wysoko stoimy teraz tutaj. W sklepie nic nie dostaliśmy, ale te punkty za to odpowiadają. No klan nasz niestety nie skoczył, no trudno. Myślałem, że klan troszkę zyska na tym. No i teraz, żeby nie było, moi drodzy, już wam pokazuję, co robię z wojskiem. Normalnie bym to pewnie tak robił, tylko musiałbym mieć spory zapas wojska. Więc jeszcze się przyjrzymy, moi drodzy. I jeszcze się przyjrzymy temu wszystkiemu. Wydaje mi się to metoda idealna, słuchajcie. Połączenie w taki sposób. Tylko to wiecie, musicie też mieć na uwadze, drogi widzu. Bardzo ważna rzecz dla ciebie. Musisz mieć to na uwadze. Że u ciebie te liczby będą się zawsze różniły w stosunku. I tak 40 tysięcy złota poszło w piździet. Musisz się liczyć z tym, że u ciebie te liczby będą się różniły, ponieważ zależy to od kapitana, od poziomu kapitana, od wielu czynników. Jeszcze zobaczmy, ile zyskaliśmy tego smakołyku smoczego. Wejdźmy do miasta. Także na dziś już koniec, moi drodzy, ataków. 5 to już wystarczy. Zobaczmy. Ło, jak ładnie. Zobaczcie, 182 poziom smoka. Podniosłem prawie do 183. Ale nie, moi drodzy, nie będziecie mnie kusić. Już nic nie atakujemy na dzisiaj. Podsumowując to, Kleopatrę awansowaliśmy dzięki temu o poziom. Zdobyłem 30 bilionów punktów waleczności, które są mi potrzebne i które zbieram. Następne punkty będę zbierał na zrywie starożytnych. W ten sam sposób będę próbował. Na zrywie starożytnych jest lepszy wynik i myślę, że o wiele lepiej osiągnę. No Kleopatra, jeszcze trochę jej brakuje do kolejnych leveli. Wiadomo, że to, jak widzicie, tak szybko już nie pójdzie. Ale jakbym miał zrobić podsumowanie z pierwszego ataku, moi drodzy, to jak widzicie, wygląda to tak. To był pierwszy atak, zwróćcie uwagę, i to będę powtarzał. Liczba najemników, jakich wysyłacie, i potworów ma bardzo duże znaczenie do zdobywanego expa, do zdobywanych punktów. To ma największe znaczenie praktycznie. Wojska są w drugiej kolejności, ale jak widzicie, to nie jest też tak, bo ja po 5. ataku, gdzie tych najemników no praktycznie o połowę straciłem, tak? I tak mam całkiem niezłe wyniki. No wiadomo, nie takie same jak za pierwszym atakiem. Oczywiście, drogi widzu, no mogę ci powiedzieć, no nie chcesz tego słyszeć, no ale niektórzy tak robią, ja nie. Jeżeli chciałbyś z każdym kolejnym atakiem mieć taką samą liczbę punktów, to byś musiał mieć zapas najemników, czyli po prostu byś musiał bardzo dużo kasy wydać, nakupować tych najemników lub w trakcie tego wydarzenia kupować najemników i wtedy nie ma problemu. Będziesz mieć wyniki takie same, ale licz się z tym, że nie będziesz mieć za każdym atakiem takiej samej liczby punktów lub wyższej, ponieważ zależy to od liczby najemników. Jeśli nie zdobywasz najemników, no to nie.
U nas to, jak widzicie, wyglądało to tak. Dałem, nie wiem czemu tu takie liczby nam się jakieś wyświetliły, no ale to był problem z dobraniem tych pierwszych i tak dodałem więcej. Możliwe, że gdybym miał specjalistów piątego poziomu, to też by to poszło jakoś fajniej. Jest to całkiem możliwe. Natomiast jak widzicie, tak sobie dobrałem, czyli wydaje mi się ta proporcja 1:1 najlepsza. Tylu samo piątego poziomu dobieramy, ile szóstego. Dawanie mniej czy przewagi słabszych, jak widzicie, przewaga słabszych wcale nam nie dała więcej punktów, a wręcz odwrotnie, czyli przewaga słabszych oddziałów nie działa na korzyść, a z kolei przewaga samych mocniejszych oddziałów też nie działa na korzyść. Po prostu, czyli najlepszą opcją jest, jeśli ich dajesz tyle samo. Tutaj był jako tako dobry wynik, no ale też nie najlepszy. No, także mocniejsze oddziały zdecydowanie nie mogą być jako te dominujące. Ale fajnie, moi drodzy, że odebraliśmy tutaj takie nagrody. No zaraz się okaże, nie, no gdzie w życiu, w rankingu nie będę, no gdzie. Ale fajnie zdobyłem dużo i zobaczcie, odebrałem sobie złoto, które wykorzystałem na wskrzeszanie, odebrałem esencję nieśmiertelności, jeszcze punkty, dostałem ten bonus, no ale już go nie wykorzystam, bo gdybym teraz atakował potwora, no to mógłbym jeszcze ten bonus wykorzystać punktów waleczności, no ale no niestety, no ale tu już nie mam jakby takiego celu, no bo zobaczcie, ja nie jestem w stanie w tym momencie dalej tego no pociągnąć, no mamy 422 tysiące na 700, to już jest duży przeskok. Gdyby była taka możliwość, uwierzcie mi, żebym z tego skorzystał, bo bym miał możliwość zbierania esencji dla naszej Kleopatry, której jak widzicie jeszcze jej sporo brakuje. Sporo jej brakuje. Gdybyśmy zdobyli 15 tysięcy w tym turnieju, no to Kleopatrę mógłbym podnieść. Ja nie ukrywam, że mnie to kusi, ale wiem, moi drodzy, że jest to nierealne. I to powiedzmy sobie szczerze, bo nie patrzę tylko na to, co mogę zyskać, tylko wiem, że jest za duży przeskok ten punktowy, bo zobaczcie, to jest praktycznie, no może nie połowa, mniej, zdecydowanie mniej niż połowę musiałbym tutaj zdobyć tych punktów, no ale jest to nadal bardzo, bardzo dużo. Jest to, no patrząc obiektywnie, że na jednym ataku średnio, na przykład patrząc na ostatni atak, na jednym ataku tych punktów tylko 75 tysięcy zdobywamy, to zobaczcie, ile musiałbym tych ataków wykonać, żeby dojść do 700 tysięcy. No trzeba by mieć tu worek pieniędzy, studnia bez dna. No i niestety trzeba by realnie się doładowywać, bo mnie by było realnie stać jeszcze na jeden atak, żeby wskrzesić potwory i najemników. A też nie chcę się, słuchajcie, z armii wycykać, bo niedługo mamy, niedługo, moi drodzy, mamy starożytnego i to będzie już dzisiaj się zaczyna, kiedy to nagrywam, bezwzględna masakra. Kiedy ty, drogi widzu, droga widzko, będziecie to oglądać, to ta bezwzględna masakra już będzie. I zobaczcie, dzień później zryw starożytnych. Ja tu muszę jeszcze tylko się... A pogromca bestii? Ale bym się zdziwił, jakbym się tu załapał. Ale niestety się, moi drodzy, nie załapałem. To już nie jest takie łatwe, jak było kiedyś. Natomiast zobaczmy sobie, czy my tu mamy możliwość w ogóle... No mamy dość blisko. Więc ja myślę, że tych najemników odblokuję do starożytnego i ich wykorzystam na starożytnego, czyli koło tam 6000 z hakiem będę mieć tych najemników. Dobrze. To wszystko wiemy. No nic więcej, moi drodzy, nie robię. Jak zwykle kuszą ofertami. No tego jakby nie będę kupował, wiadomo dlaczego. Ale mówiąc wam obiektywnie, i to się przyznaję, więc drodzy widzowie, miło mi, że oglądacie i wasze wsparcie się tu przyda, że oglądacie, udostępniacie, bo będę musiał siłą rzeczy stówkę zainwestować w drugie konto tylko i wyłącznie po to, żeby przenieść je do Królestwa 143, czyli w złoto, bo bez, no ja nie zdobędę tam, nie będąc w żadnym klanie, tego złota. Także tak patrząc nawet na przykładzie tej oferty, no to stówkę trzeba liczyć, no bo jeżeli tam mam 20 tysięcy na tamtym koncie złota, no to 2 razy po 36 to jest tam 72, no to myślę, że akurat na styk tego złota starczy i... Czyli tak koło 100 złotych bym musiał zainwestować. No wiadomo, nie mówię teraz o tej ofercie, absolutnie, tylko będę to z czasem, moi drodzy, robił. Także dziękuję wam wszystkim za komentowanie, dziękuję za udostępnianie, w ogóle dziękuję, że jesteście, dziękuję za wszelkie fajne słowa, które też do mnie w TotalBet piszecie. Jesteś super, uśmiechnij się i moi drodzy, do zobaczenia w następnym odcinku. Także trzymaj się, cześć!